Luty 2019 to gwałtowne przyspieszenie akcji. Pojawiają się expose i poranne szkolniaków, rozmowy. Major jeszcze nie zdążył zapłacić ani złotówki podatku, ale pogodzony ze swoim losem powtarza, że musi zapłacić na co drugim filmie oraz wypomina wszystkim naokoło, że podatków nie płacą. Meksyk coś tam nagrywa z Krzyśkiem, ale nie są to jakieś przełomowe materiały. Miniatury filmów są tak genialne, że nie potrzeba z nich robić memów, bo same w sobie zawierają po prostu wszystko i nie trzeba nic do tego dopisywać. Zapraszam do kolejnej części serialu Uniwersum sezon 2019. 1 lutego Major pokazuje swojego nitropalucha, niby odmrożonego. Te i musiałem maść to właśnie. Już nie będę pokazywał i plajstry, nie plajstry. O, mogę pokazać. 2 lutego dochodzi do śniadannej kłótni małżeńskiej. O i lekarz mówił, że nie ogląda 1,5 roku. Dobrze. Ja nie potrzebuję, żeby... Że chce mi pomóc. Mordy mojej, paskudnej, brudnej, zaśmierdzonej. No a to proszę się nie odzywać, jak ja nagrywam. Ja spożywam posiłek Boży. To życzę smacznego. No dobrze. To proszę nie przeszkadzać. Już zaczynasz? Ja nie zacząłem, ty. Jak wredna kurwa. To właśnie wredne kurwy tak zaczynają. Nie można zjeść. Nic. To ty kupił dla mnie. A kto zaczął? Ocioł. O lekarzu mówił. No o lekarzu. A ty co, po co ty się wtrącasz? A po co mówisz o lekarzu? No, przyjechał samochodem. Niech przyjedzie. No a co? Może piechotu dla mnie. Albo rakietę przyjedzie. Dobra, zamknij to mordę, kurwa, wreszcie. Już zaczynasz swoje, chyba ja. Polityczne ja. Oczywiście nie mogło zabraknąć sprawy urwanego lusterka od Opla nowego rzęcha. I to lusterko tak zostanie? Poklejone taśmą? Nie, nie zostanie. Ja zaraz pójdę, będę szukać. A jak nie dać kluczki, ja odkręcę, pojadę do tego szklarza. Ty płać, a ja chcę jeździć. Jak ten, jak szeryf z Teksasu. Szeryfem z Teksasu nie jestem. Jestem kurą. I zaczynasz? Ja twoje słowo tylko powtórzę. To jesteś nikim. Jak tak gadasz, to jesteś nikim. Nagrywam, a ty specjalnie tak robisz, żeby mi zwonowali. Bana. O tako. Z takimi ludźmi się robi. 2 lutego nagrane, ale 3 lutego wrzucone. Genialne 35-minutowe expose z elementami kolonoskopii. Wywód polega na małżeńskim lamencie, że Krzysiek wszystko w tym domu musi robić, a major to nic nie robi. A właściwie to majora nie ma, bo pewnie poszedł do banku. No i klasyczne opowieści o znajomościach Meksyka w policji, którego, jak wiadomo, brat ochrania przed gniewem Bożym. Jest to też rozpoczęcie kononowych zaczepek wobec ojca Meksyka. Krzysiek przez niemal cały 2019 będzie robił przeróżne aluzje odnośnie pochodzenia seniora Andrzejewskiego. Majora nie ma, poszedł, zobaczcie, przyjdzie jak zawsze, zabrudzony, zaśmierdzony. Nawąchany, a policja, chcę dla was coś jeszcze pokazać. Zobaczcie, ja nie palę papierosów, to jego niedopałki. Kto sprzątnie? Ta świnia. Świnia cholerna, kurwa, to słowa majora. Czy on drzewa napiłuje? Nie. Czy on drzewa na rąbie? Nie. Rozpali w piecu? Nie. Zaledwie tylko gotowe, co? Podkłada. A w samochodzie Opel Astra odkleiło się lusterko, bo deszcz, śnieg. Padał i zaciekało, i spadło, i na pół się rozbiło. I teraz żąda ode mnie pieniążku. Teraz poszedł sobie na hulu bulu, wąchanie. Ja niosę 3 torby, sam ciężko, bo pełne torby były. No moje, weź Wojtek, jeno. Ciągnij tragarzu, nie śnieść tragarzu, a nie to jedzenie do świetnika. 3 razy sam rozładowałem palety z Carrefoura. Dajecie jemu paczuszki. Dla majora, dla Meksykana, że Meksykano też umie jechać po mnie, jak po szmacie. Ale fałszywe pismo wydali, że ja 21 stycznia zawiadomiłem na Meksykana policję. To jest kłamstwo. Meksykanie,
karny. Przyznaj się, jakie ty masz nazwisko prawidłowe. Może ty nie Andrzejewski? Może jakiś ty Alibaba Mama Baba? Ale kutu mololulu? Może Arabem jesteś? Jeżeli masz, albo jakiś Murzynem? Jeżeli masz krzywkę czarny, to nie pochodzisz z Polski. A co ja jeszcze się dowiedziałem? Dzisiaj Adam Stanisław Cze i Marek Cze powiedzieli dziś na swoim kanale, jak MOP zabiła mego brata. Jak MOP zabiła mego brata, Bogumiła. Ciężko to przeżyć będzie mnie. Podali leki i uśpili. Jego przetrakowali lekami. Meksyk, jeszcze nie wiedząc o expose, w którym został bezpośrednio zaatakowany, dochodzi do porozumienia z Krzyśkiem. Spotkałem się z panem K, żeśmy porozmawiali, doszliśmy do pewnego porozumienia między nami, a także nie ma między nami kłótni, więc prawdopodobnie będą materiały nagrywane razem, część na jego kanał, część na mój. Oczywiście, że tak, żeby było pospólnie, żeby było sprawiedliwie. Również 2 lutego na szkolną zawitał niemiecki, dzięki czemu ciśnienie nieco spada i znów mamy sierankową atmosferę. Nagrane zostaje przez niego kilka nowych dzieł, które na kanale Krzyśka pojawią się dopiero następnego dnia, czyli 3 lutego. I chcę tym pokazać. Narysowali mój portret. Pozdrawiam Joe, który jest na robotach przymusowych w USA. Przymusowych? Jaki przymusowych? Przymusowych w USA. I Joe, wracaj z przymusowych robót z USA, bo w Polsce też jest roboty. Ja tobie też mogę przydzielić przymusowe roboty. Niekoniecznie na Amerykaninów musisz robić tam przymusowe roboty, ale jest i w Polsce roboty przymusowe. I ja ci też dam przymusowe roboty i będziesz pracować u mnie na przymusowych robotach. I z całego serca za taki piękny, uczciwy, szczery liścik od ciebie, Paulinko. No i dla ciebie przesyłam miliony tam, gdzie chcesz, buziaczki dla ciebie. Najkochańsza Paulinką. Major natomiast chce ściągać robotników przymusowych z Niemiec do kraju. Polaków, którzy są w Niemczech na przymusowych robotach, cholera jasna. A co wy tam przymusowo musicie robić? A tam musicie podatki płacić dla Niemców. To przyjeżdżajcie, u nas jest. Przyjeżdżajcie, jak ciepło będzie, na lato. Niemiecki rzuca temat. Afera Niesiołowskiego. Tło tych wydarzeń jest dość ciekawe. 75-letni Stefan Niesiołowski przyjmował łapówki w postaci prostytucji. Na jaw wyszły pikantne szczegóły tych wydarzeń, m.in. te szczegóły o fasolce po bretońsku, zarwanym łóżku i jego ksywie – Jurny Stefan. Ale afera, proszę pana, ale afera. A jaka afera? A, o tym Stefanie Niesiołowskim, tak? No. A, to słyszałem, że on... Był w PO i po prostu łapówki brał i później po prostu żądlił te 31 kobiet, a ma... Tak? A skąd to ja mogę wiedzieć? Ja słyszałem... Ja słyszałem, że... Naoglądał się nie w domu jakichś filmów i się zrobił zboczeniec. Ja słyszałem, że on żonił 31 prostytutek. A i 8 filmów jest nagranych. Jest nagrywały. Zgadza się. I że został wyrzucony z PO nawet. Brawo to. Łapówki. A nawet połamał. Czy ty słyszałeś, że łóżka łamał? Jak żonił? Tak, rżnął, że łóżka pękały. O Jezu. A co na to jego pojechał? A później może później na ziemi może rżnął. Majorze, a powiedz dla mnie, co powie na to rodzina, jego wnuczka, żona, mama, tata. A co ludzie? On był posłem. Posłem, brał łapówki. Łapówki, żył od ludzi, po prostu od podatki ludzie płacą.
a on brał i... Narznięcie! Narznięcie brał! Nie wiadomo, wszystkie chyba trzy dziury. Pan całą Polskę zhańbił. Swoim autorytetem zhańbił. Całą Polskę. Tak robi, że aż 31 brał... A co teraz pomyśli ten wnuk? Wnuczka. Wnuczka. Co a co matka pomyśli? A co tata? A co teściowe pomyślą? A co żona pomyśli? Po chwili wiatuje kolejny film, na którym jednak panowie się zreflektowali i w ramach uznania jurności Stefana zapraszają go jednak do siebie wraz z żołnierkami. Panie majorze, że CBA do Nisiłowskiego coś się cierpia? A co ten CBA może? On dobrze robi, ogółem. Niektórzy po prostu kobiety nie mogą zajść w ciąży, dla niektórych facetów kuśki nie stają, a on wymyślił, że po prostu bratońską. Szanowny, a ty umiesz... Solo. A ty umiesz gotować? Czy bardzo ja słyszałem, panie majorze, to? I wiem. Ja przepraszam, bo chcę dodać... Ja go zapraszam. I chcę bardzo ale zadać swoje pytanie. Przepraszam bardzo, ale nie przerywaj, bo ty krzyczysz non-stop. A bo jak chcę dodać pytanie? Ja zrobię po prostu, jak przeprowadzi do testowania kobietki, to ja je będę testował i zrobię po prostu fasolkę bobrotońską. A ja narwę szczaw. Dobrze, i ciurek będzie u mnie rosną trzy śliwki, mirabelki i bardzo proszę przyjeść tymi 31 swoimi prostutkami do nas. Bramka i drzwi są dla ciebie otwarte, dla twoich dziewczyn. Bardzo zapraszamy. No daj dla mnie przetestować też je. Ale panie Siłowski, jedna tylko sprawa. Mamy wersalki, dwie, ale tylko prosimy o jedno. A jak ciepło będzie, to na trawie można je nie połamać. Ale o jedno prosimy. Ja proszę i major prosi. Jak będziesz ich seksu używać, to wiesz co? Nie połam dla nas wersalek, bo my nie będziemy mieli gdzie spać później. Konanowicz stwierdza, że Meksyk nie nadaje się na prezydenta i że będzie gorszym prezydentem niż on. Jarosław, a? Chcę startować na prezydenta. Szanowny panie Jarosławie, a? Wiesz pan co? Ja tak sobie przemyślałem, że tak. Nie masz pan szans, według mnie, startowano na prezydenta. Z tego, że moje nazwisko i imię jest znane. Żeby pan ze mną startował, to nawet by przegrałby. Raz, dwa przegrał, bo pan tylko umiesz spożywać alkohol. Takich prezydentów w Polsce mieliśmy wielu. Jak Kośniewski, jak Komorowski i wiele innych jeszcze było. Alkoholików jak pan. Panie Jarosławie, pan i Kośniewski to postawić pana tu, a Kośniewskiego tu, to z alkoholem nie przeważycie. 4 lutego, poranek. Meksyk w Zodiaku nagrywa. Zdegustowany jestem tym, że pan Krzysztof pojechał wczoraj po mnie, no w sumie przez pana niemieckiego, jak to się mówi, tak nazywany jest. Tymczasem w Belwederze Oscarowa kłótnia 2019 roku, która w skali klasyfikacji ogólnej zasługuje na miejsce pomiędzy gdzieś kłótnią o krzanik i kto się ile razy się po twarożku. Na całe pojemniki, a ile ty nakupiło, co? I flaków cały duży pojemnik, i ziemniaków ile, i bigosu, i wszystkiego, a na mnie tak nagrywasz. No, to se znajdziesz jakiegoś frajera, myślę, że nie jestem żadnym twoim jakimś frajerem, żeby cię karmić, bo ja nie twój tata, ani brat, ani mama, ani rodzina żadna. Że na ciepło można, a się... ta. To idź, zobacz. Ja posiłek jem i nagrywam. Może ten, przyjechał, paczka przyszła. Przyjechała, bo ciemnym tym samochodem. No, paczka, idź szybciej. Dobra, daj ten. A patrzysz, kto wysłał. Cię interesuje. Ach ty, kurwa, interesowany jesteś. Patrzy, ktoś wysłał. A gdzie jest? Weź podaj noża. To nie podawaj, kurwa, to ja będę cię karmił, kurwa, jebany wiśniaku. Pozbędziesz się już niedługo mnie. O, fajnie, będziesz zadowolony. Patrz, kto po prostu dla mnie wysyła, on wszystkim się interesuje. No taki to człowiek, no co zrobisz. A, Sławek przyszedł. Po chuj ty, zamknij tą mordę, kto wysyła. Zamknij tą mordę, kurwa, komunistyczny chuju.
Ja się interesuje, kurwa. Ja zaraz zadzwonię do Jema. No, to ja cię będę karmił, bo ludzie będą karmić, tak? Już tylko kto? A to nie Sławek, tylko Marian wysłał. Sławek. No, Sradek! Chyba na kurwa komunistyczny chuju, gruba, gruba, kurwo. Sławek! No, o, Sławek! O, dla Krzysia! Tak? No, i pierdolisz kurwa głupoty, nie wiadomo co na niego. Ja tylko powiedziałem Sławek. No, a po co chyba po imienia? Tak samo jak sprzedałeś chyba... A Sławku się Marcina dużo. Sprzedałeś? Tak samo tego, z Olsztyna, co przyjeżdżał, cię nagrywał. Temu nie będą cię nagrywać. No ja nie sprzedajesz. Ja nie chcę ich. No, masz! No, masz! O! Ludzie wysyłają, masz! Weźmy, że ty masz mój list, nie zabierę to. To do pieca zaraz to pierdolę. Wrzucę do pieca. A ja zadzwonię do Sławka zaraz. Co dzwoń? I komunisty. I pojadę na Polsce dziś liczby. To sobie wysyłaj, to na stół wysyłaj. Kurwa. To nie mogę otworzyć? Jak? Chciałem zobaczyć, co to w liście jest. Mego liście nie sprawę otwierać. A ty nie otwierasz moich? Za pozwoleniem twoim. Tak, z Rolim. Tak. Tak. Na policję iść. To moja była paczka, że chciałem zobaczyć. Pisało dla, myślałem, dla, że dla Krzysia. Jakaś kartka czy co i... Pisało dla Krzysia. List. To nie trzeba. Ja zakupy robiłem. Bardzo proszę bardzo, a ja zaraz zadzwonię do Sławka, że napisałeś dla mnie, a on zabrał. Jak zabrał? Zabrałeś. Ja ci daję, oddaję ci. Napisane dla Krzyśka. A po co list? A ja tam, myślałem, że może kartka, że... A tam list jeszcze tak trzeba. Jest. Nie ma żadnego listu. To jest od YouTube. Ja ci oddaję. Na chlebek to pisze, na chlebek Boży. A ty chyba rzucasz się. Gdzie pisze na chlebek? Pokaż. Pokaż. To kartka była, karteczka. Nie było. Była. Nie. Ty mi tylko to pokazywałeś. No, co zobacz. To ja kłamczuch jestem? Od Sławka. Na chlebek dla mnie. Daj tą kopertę na mnie. A po co? Daj kopertę na mnie, bo to moja koperta. To masz sobie, trzymaj, w dupę wsadź. Bierzmy za Krzyśka. No, trzymaj. Ja... To teraz mi za lusterko oddaj. O, lusterko zrobię. Bo dobrze, że przestał. Ja zaraz się ubiorę, będę odkręcać. Naprawdę ja dziś umówiony, a czekam, żeby przestał trochę. Bo to deszcz, to śnieg, pada. Do wiosny idzie. Jeszcze zima jest. Do wiosny, a co ty myślałeś, że będzie non-stop, lato będzie 30 stopni? Że poci się chyba śmierdzi jak nie wiem co? Lepiej wiosna i lato niż ta zima cholerna. O, zima jest wspaniała dla dzieci. A co ty nie lubiałeś, jak byłeś młodszy, nie lubiałeś zimy? Jak dziecko byłeś? Ile razy nie chorowałem. O, chorowałeś. A często chorowałem, bo przyjdą koleżanki, kurwa do godziny drugiej trzymają. A pić się chce, to co? Sopel w daku, lizało się. To dobrze, że no. Babcią miała nie leczyć. Już ja nie będę ci kupywał jedzenia żadnego. Maliny, o, masz pić roboty. Maliny, miód. O, 15 zł teraz masz mi oddać. I masz. Za swoje te, ładowarkę do opony. No. Pojadę lustro zrobić. A to co za moje pieniądze? To za swoje robisz, to ty pobiłeś. Ja 15 zł ci od... Ja za te zrobię. Jeszcze nie oddałeś. Ja za te zrobię. Tak. To nie rób te. Nie ma. Niczego nie będzie. Sobie przejedź. Trudno się mówi. No trudno się mówi. Trudno. Myślisz, że to wszystko twoje. To ja będę tobie kurwa samochodzik. Ja nie chcę. Sobie bierz to. Sobie. Zryj. Sam se zryj. Nie. Komunistycz chuju. Właśnie ty komunistycz chuju. Tak, ty jeszcze. Bo to mówił Jaszek, komunistą ubek. Nie, twoja rodzina ubecka była. Ja zaraz nagram. Nagrywaj. No widzicie, tak. Nie można nagrywać. Rodzina ubek. To kurwa jebaną grubą dupę. 5 lutego wlatują 3 filmy, nagrane 4, ale opublikowane zarówno po części 4 i zarówno po części 5. Ale to nie ma większego znaczenia, gdyż był to jeden cykl tasiemców robionych jeden za drugim. Film pierwszy to Ostatnie ruganie majora przed zniknięciem. Drugi, Major już ubrany do zniknięcia. No i trzeci film to już opowieści, że Wojtka nie ma, poszedł do lasu.
I co się nagle dzieje? Pod wieczór Conan wrzuca film, że przyjechał kuzyn majora wraz z adwokatem w sprawie spadku i działki. Rzekomo ci ludzie mieli od 9 do 22 siedzieć w Belwederze, oczekując majora. 6 lutego major wrócił i rozpoczyna się kłótnia. No właśnie się umyłem, ogoliłem się i się przybrałem, bo już mogę powiedzieć, Krzysztof Kononowicz wołał policję, chce mnie pozbyć się z domu, to się pozbędzie. Ja nie będę tutaj w smrodach siedział. No i widzicie, dobrze wy mówicie. Ja tu jestem dla niego już niepotrzebny. A on mówi, wychodzi, to on na policję dzwoń, bo jesteś konfidentem, już publicznym konfident. I jeszcze moją rodzinę obraża. Przepraszam, ja twoją rodzinę nie obrażam. A jak powiedziałeś na mojego wujka? Że jest ubeckiem. A jak? To twoja rodzina była ubecka. A przepraszam bardzo, a jak na policję, milicję mówili? Na pewno nie. Nie ubecki mówili? No? Nie ubeckiem mówili? To sam ty jesteś ubeckiem. No widzicie. Sama nagrywa. Że ja z domu nie mogę wyjść. Na pytanie proszę odpowiedzieć. Jedno. Pierdol się. Jak na policji kiedyś ludzie nazywali? A na twoją rodzinę jak nazywali? Jak na rodzinę nazywali? No. Jak nazywali na milicję kiedyś? Na jesteś milicję. Śmierdziuchem. Prezydenckim ubeki. Śmierdziuch. Ubeki. Ubeki. Sam jesteś ubekiem. Ubeki. Jesteś ubekiem. Właśnie, ja nie. Jesteś ubekiem. Nie, ja nie. Tak, ty jesteś. Nie, nie. To widzicie, jak on nagrywa. No widzicie, jak on nagrywa. No ja obrażam nagrywam prawdę. Wychodzę sobie z domu na świeże powietrze, bo ciepło jest. Sobie pójdę na obiad normalnie odpocząć, a nie krzyczeć non stop. Policja non stop powiedziała. Co? Lusterko masz zrobić. Masz do jutra czas. Jak nie to na policję. Powiedziała policja, żeby zgłosić na trójkę. Bardzo proszę zgłaszaj. Meksyk wychodzi po badaniach z Houston. Właśnie jestem w Choroszczy, słuchajcie, możemy trochę pozwiedzać przy okazji, jak już tu jesteśmy, bo nie wszyscy mieli okazję tu być. Jestem po rozmowie z panią psychiatrą, psychiatra, tak, to była pani psychiatra. Jestem po rozmowie z panią psychiatrą. No cóż, no stwierdziła to, co ja sam stwierdzam zawsze i wszędzie. No, że za dużo piwka się pije, o, dokładnie, no. Następnie rzuca krótkie info, że Conan zaprosił go do siebie, popili i wjechał znów dzielnicowy, tym razem w sprawie majora. Suchy dostał błogosławieństwo na samodzielne opuszczanie Belwederu bez wiedzy Krzyśka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Conan twierdzi, że zrobił cały placek zabaw na szkolnej. Chcę pokazać dla was coś, co ja zrobiłem dla małych dzieci, jakie fajne i tak dalej. Meksykanie już nagrywam na swój kanał, ale ja chcę na swój kanał. No ale dlaczego? Bo żeś zaspał. Zaspałem, bo miałem wczoraj dużo pracy w domu i zaspałem. Ale chcę teraz dla was, idę na plac zabaw dzieci i chcę pokazać. To pana pomysł był. Tak, to mój pomysł. Ja muszę inaczej stanąć. Dla dzieci. I to pan naprawdę, pan to wszystko wymyślił? Tak, ja wymyślałem. Byli projektanci, zaplanowali. Łódzieweczka chyba chodzi, o, chodzi. Kosz na śmieci jest, bardzo dobrze. 7 lutego następuje seria reportaży Meksyka z Kononem, w której Krzychu przyznaje, że jest nieco zakochany w Ewie El Borodo. Major narzeka na Krzyśka oraz odbiera list od YouTube z Krakowa, wzywający do rozliczenia z podatków. Nie będę tego po raz kolejny omawiał, w karcie wyświetla się link do całego odcinka, który zrobiłem o tym. Suchy założył firmę, księgowa w pocie czoła pracuje, by nie oberwało mu się zbytnio za brak rozliczeń z 2018 roku i zapewne powiedziała mu mniej więcej ile podatku należy się spodziewać, bo Jor już mówi, że będzie sprzedawał auto, żeby zapłacić podatki. Co mnie obrażał, to niech sobie kto inny jego wrzuca. Ja nie jestem jego komputerowcem, żeby jego... On będzie musiał się rozliczać też z podatku. W 17 nagrywał, to się nie rozliczył, to temu zabierają mu. Właśnie ten samochód
po prostu sprzedam na podatki, jak to się mówi. Bo ja nie kupiłem dla Krzyśka, ja muszę za podatki się rozliczyć. A ja nie kupiłem dla niego. Niech ludzie zobaczą, ja nie nagrywam. On nagrywa mnie, bez mojej zgody mnie nagrywa i po prostu żali się, nie wiadomo co on robi. O, i chciałem jeszcze powiedzieć, właśnie był dzielnicowy i ma po prostu ten pistolet gazowy zanieść na komisariat, mają sprawdzić. O, ten pistolet był sprawdzony. 8 lutego poranny Meksyk z kilkoma tematami, wybiorę tylko te w miarę interesujące. Oglądałem i słuchajcie, i ponoć pan K ma mnie wysłać do Houston, jak ja już tam byłem. To ile razy ja tam będę jeździł? Gorzej boję się o majora, bo major jeszcze tam nie był, słuchajcie. Major jeszcze tam nie był i prawdopodobnie będzie się wybierał. Ja byłem, badania przeszedłem, wszystko okej. Krzysiek, słuchaj, bo na pewno obejrzysz to. Jutro musimy jakieś dobre materiały z dwa nagrać. Ja będę myślał przez noc, bo będę miał czas do myślenia, o ile będziesz chciał, bo domowe się nie sprawdzają, te gnioty domowe się nie sprawdzają, tylko żurek Ewy Lipki. Zrobię to wszystko to samo, słuchajcie, co pani Ewa Lipka zrobiła, którą pozdrawiam serdecznie przede wszystkim. Oczywiście ja się nie zakochałem w tobie, nawet nie myśl. Po prostu mam szacunek do ciebie, bo robisz też fajną robotę, kurczę, tylko musisz się troszeczkę jeszcze bardziej wybić. Chociaż wiem, że ci na tym nie zależy. Staje się to, co stało się miać, czyli wydaje się, że wizyta majorskich krewnych była totalnym fejkiem. Kononowicz nawołuje do banowania kanału Majora. I jeszcze dla jednego człowieka, który mnie... Druta! Proszę bardzo, powtórz to. No, mówię, będziesz ciągał druta, sam byś tutaj sobie żył. I tak ci wyprowadzę stąd. Widzicie, szanowni państwo, jak na mnie bluzga na mnie? Dajcie mu bana, takiego dużego dajcie bana. Zablokujcie kanał, żeby nie było u jego. Twojego kanału powinno być już. O, i szanowni państwo, kochani moi, on nagrał na mnie, major, żeby mnie zablokowaliście. Ja was proszę, mnie nie blokujcie, bo ja nic złego nie zrobiłem, ani dla majora, ani dla kogo, nic złego, same wiecie, jak jestem krzywdzony przez majora, Meksykana, przez ludzi innych, słowami wulgarnymi. Wyłączałem kamery, nie twoje kamery, ja mam umowę, ja kupiłem. Słowami wulgarnymi. Ten samochód. Lusterko nie zrobiłeś. Jedzie. Lusterko zostało sklejone taśmą klejącą, pokażę jaką. O, proszę bardzo, taśma. Taką taśmą skleiłem, o. To jest dwustronna taśma do klejenia szkła, przyklejenia szkła i szanowne państwo, kochani moi, powiem tak, wódkę i piwo, od razu powiem, Robert, bo się nazywa Robert, ujawniam teraz, bo to nawet, powiem tak, szczerze, że to nie rodzina była majora, tylko to był podstęp majora, tego... Już kluczyki mu oddałem. Proszę mi dać pokój. Roberta, że podstęp i fałszywe było pismo sądu z Gdańska, a pieczątka była postawiona sąd rejonowy Gliwice. Powiedział nawet, był wczoraj ten dzielnicowy, panie Kononowicz, widział pan, że to fałszywe jest, widział pan, że to kłamliwe jest, że ludzie podstępem robią. Tak, ja dziś dzwoniłem do tego człowieka na telefon, podpierał się nawet, że jest rodziną. Zobaczymy. Miał zadzwonić za 10 minut, nic dzwoni, bo ja powiedziałem, że ten adwokat, bo upoważnił mnie, ja mam pismo, babkę ziemniaczaną zjadł, do czytania obu listów, upoważnił mnie pisemnie, mam
upoważnienie od tego człowieka, że przeczytanie listu, jak nie wierzycie, to mogę pokazać na kamerze, że mnie upoważnił do czytania obu listów, bo sam powiedział nawet, że major nie umie czytać, to proszę przeczytać pan. O! Ja czytałem dwa listy czytałem. O! I szanowny państwo, kochani, widzicie, jak mnie obraża? Jak ty mnie obrażasz? Proszę bardzo. Ja nie pozwoliłem ci na początku mnie nagrywać. Ty zacząłeś mnie... Proszę bardzo. I będziesz miał pana. Nie wiadomo, kto kogo pierwszy zaczął nagrywać. Nie. Ja nagrywam, ale tak, nie nagryłem. Tak, że różnie mnie obraża major, różnymi słowami, nawet przychodzę, powiem, listy do majora, to tak obraźliwe na mnie, że szanowne państwo, już teraz wiem, gdzie mieszka Terka na szkolnej i wstępiony będzie Tomasz Terka, że jak nie wiem, że skończy się z tym rządzeniem Tomasz Terki dla Ewy Lipki, dla Meksykana, dla majora, dla wszystkich, skończy się dla wszystkich. Ode mi tyle pieniędzy, kurwa, co tutaj wpierdoliłem. Bo człowiek przywiezie na mnie taśmy przywiezie, pendraka przywiezie. Ja nie nagrałem, bo karta była tutaj. A ja nagrałem. No to i sprawę będziesz miał. Nie. Tak? Nie. 9 lutego major się żali na Krzyśka oraz oburza się na ochotnika, który przez telefon deklaruje Krzyśkowi, że chętnie przyjedzie wyrzucić Suchego z domu. Dobry, ogółem bez mojej zgody Krzysztof Kolonowicz mnie nagrywał i mnie obrażał. Mówił, oddałem kluczyki i po prostu ma czas, chce mnie pozbyć się z domu, to musi pokazać mi pokój, gdzie ja mam mieszkać. Wrzuci na kanał swój po prostu, jak mnie obrażał. Ja ciebie nie nagrywam, ty nagrywałeś mnie już. Ja proszę widzów, żeby po prostu usunęli ja to, mu do twojej wiadomości kanał. Tylko nagrałem. No na razie. A po drugie... Jestem osobą publiczną. A po drugie... O właśnie powiedział Krzysztof, dzwoni, teraz on pojedzie, kulturalnie. Że ja pojadę do Choroszy na badania i więcej już tam nie wrócę, że po prostu trzeba samochód osunąć i po prostu trzeba kamery zdjąć. Jak pojadę do Choroszy, to po prostu jadę na badania, on wysłał ten pierdolony, kurwa, gruba świnia. Właśnie będę sobie spaghetti robił. Co zrobiłem i teraz będę spożywał. Bardzo proszę... Bardzo proszę przesłuchać. To powiesz, że nie przyjeżdża, to od razu ja policję będę dzwonił i po prostu z nim zrobił porządek. Będziesz, ty nie będziesz mnie straszył. Straszyć, kurę, wszyscy chcą straszyć mnie. Proszę, pedały bane. Proszę pana, przyjedź pan na szkolną 17. Ja zapraszam pana. Ja na telefon nie odpowiadam. Do widzenia panu. No teraz powiedz, no, gdzie jadę do Choroszy na badania i że ja już tutaj nie wrócę. Tak, to powiedz. No teraz powiedz. Sam powiedziałeś. Nie. Sam powiedziałeś przez telefon teraz. Kominiarz? Jaki kominiarz? Kominiarz. No powiedz. No, powiedziałeś dla człowieka teraz, że właśnie jadę na badania i że więcej tutaj już nie wrócę. I po prostu trzeba wszystko zabrać. Tego człowieka? Nie. Nie można być normalny. Widzicie, no. Ja nawet też nagram. I co pan, nagrywaj? Widzicie państwo, kto donosi na mnie? Tak, kto donosi? Komputerowo donosisz. Komputerowo! A ty na policję z ucha walisz. Dlaczego konfidencie? Żądałeś i podłączałeś tego, żeby przegrać? Żeby przegrać wszystkie wiadomości. Jakie wiadomości? O wiadomości, sros. Dobra. Idź psie. Widzicie, szanowny państwo, jak obrażam mnie? A jak ty? No? Ja wrzucę zaraz film. Centrum jestem. A chuj. 10 lutego.
Major po raz kolejny kończy swoją karierę na YouTubie. Chciałem powiedzieć, że ja swoją karierę będę kończył już niedługo. Dlaczego, panie majorze? Panie majorze? Ale dlaczego dosyć? Obrażają, powiedzieli, że wiadomo, ja jestem 2 metry mam, ja ci ty masz 2 metry? Kurwa, to mówię, przyjdź, to dostaniesz kurwa. Nie rugaj się, sam krzyczysz, żeby na swoich filmach się nie rugać. Tak. Nie skończysz kariery, ja wiem. Czy jesteś białostoczyninem, podlasieninem od urodzenia? Tak. Jestem jeszcze do tego Meksykaninem, czyli z naszego osiedla. Czyli tą ksywę, którą mi podałeś, nie? Bo ty zapodałeś tą ksywę. Odpowiadasz ty. Ty zapodałeś tą ksywę i to o tym wiesz, że byłem czarny, ksywę miałem czarny, ale ze względu na muzykę, której słuchałem, no czarny, ja nie jestem, ja mam białe ręce. A ty nie jesteś czarny. Co ty jesteś, murzynem? Spóźnione prezenty urodzinowe wciąż spływają do Krzyśka. Kuchań mój. No to pokaż to. Otrzymałem. Z Jotką. Tak. I drugą. Koszulka Jagiellon. Od młodych ludzi. I szali. Bardzo im dziękuję. Od Wiktora i Xaverego. Z całego serca im dziękuję. Malutkie jeszcze dzieci, a zrobili prezent dla mnie. Że wiedzą, że człowiek dobrze gada do nich. Akurat jestem ja. Taki grubasek, taki oczy mam, tylko oczy nie czerwone, tylko zielone mam. Zmienili kolor mnie oczu. O. Bo ty napierdolisz się towarów. Czego? 12 lutego Meksyk w porannym mówi, że stara się rzadziej wpadać do Konona, bo za każdym razem, jak od niego wychodzi, to jest zawiany. Następnie nagrywał Krzyśka wezwanie Wojciecha Suchodolskiego jako świadka w sprawie przetrzymywania Leonardy na strychu. Bo on był na strychu, major, i widział, gdzie moja mama jest. A no twojej mamy na strychu nie ma przecież. Jest! Jest? Jest! O Boże. Jest! Patrz, żebym ja bala nie dostał za to. Jest! Na strychu. Karmisz trochę? Karmię! O, zaraz już. O, dla mamy poczukowałem. O, dołożę więcej nawet. Trujące grzyby. Co? Trujące grzyby. Na co? Ile trupy trzeba dawać to? Dobra, przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do meritum. Kochani moi, sanitarna epidemiologiczna w Biankowie. Warszawsko 57A, Białystok. Nowe sprawy taki. Wezwanie. Na podstawie ustawy dnia 14.03.85 roku w dzienniku urzędowym 85 rok numer 12 pozycji 41 nazywa się obywatela kogo? Wojciecha Suchodolskiego do osobistego stawienia się w siedzibie powiatowej stacji sanepid w Białymstoku, ulicy Warszawskiej 57A w charakterze świadka od poniedziałku do piątku godziny po 7 do pokoju 211 kierownika oddziału pan magister Waldemar. Znasz go chyba. Znam bardzo dobrze Waldemara K. Świadek jest zobowiązany stawić osobiście wraz z aktualnym dowodem tożsamości. Uzasadnienie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego podejrzewa się w lokalu przy ulicy Szkolnej 17 miałem należący do Krzysztofa Kononowicza, syna Bronisława, urodzony 21. To mnie, nie, to 60, tego nie, nie wszystko chcę. 63 rok w Kęczynie przechowywane są nielegalne zwłoki kogo? No ja się spodziewam kogo? Twojej mamy, tak? Zgadłeś. Właścicielka lokalu Leonardy Kononowicz. Na pomniku niezłe jajca. Nagrobnym, wyżej wymieniony Leonardy Kononowicz, niezaznaczona data śmierci. Podejrzewa się, że pogrzeb nigdy się nie odbył. Krzysztof Kononowicz wyłudził zasiłek u żywoły, a zwłoki matki przechowuje w domu. Liczne zeznania sąsiadów potwierdzają przykry zapach rozkładający się zwłok panujący się w lokalu na ulicy Szkolnej. Stanowi to rażące naruszenie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.59 rok. Podlega karze pozwolenia wolności do lat ilu? Nie wiem. 3. Stawienie się w celu dłużenia zeznania jest obowiązkowe i nieobecność podlega utrwaleniu tylko na podstawie ważnego zwolnienia lekarskiego
podpisała się. Zaraz powiem, kto się podpisał. Magister Sylwia Jodłowska Zalesko. Ja podejrzewam, że to miesza wszystko kto? Ewa Lipka. Krasuska. No tego to ja właśnie, wiesz, to, tego to ja już nie ona powiem, nie mogę jej oskarżać. Ona wypisuje i tak dalej. To list. 14 lutego wspaniała prezydencka recenzja Zodiaka, w którym obsługujący nie pyskują nic. Osoby obsługujące są kulturalne, nie pyskują nic, tylko kulturalne, obsługują dobrze. Czy smacznie gotują? Bardzo smacznie gotują. Nieraz zachodzę, tam można kupić wszystko, na miejscu zjeść i można na wynos. Co chcesz, można na miejscu zjeść. Czy duży jest asortyment, czyli wybór? Bardzo duży, bardzo duży. A do tego podkreślam tani. Tani bar, Zodiak, taki wspaniały, a obok jest sklep, że można jeszcze zakupy zrobić. No i kolejna aktorska ustawka. Na chuj w dupę, kurwa, ba. Jednemu i drugiemu chuj w dupę, kurwa, wychodzę stąd. Pierdolę, kurwa. Jak to, kurwa, jebał to pies. Czasnic. No i nie ma, o zobaczcie, kurwa, wygnaliście. Zobaczcie, nie ma, nie ma. Już wychodzę, właśnie. Nie ma, zobaczcie, o. Proszę, kurwa, nie prowadzi dalej. O, o, o. Dobra, tak już sam. Ja 15 lutego jest kontynuacja meksykańskiej akcji niesienia pomocy dla Ilonki, która straciła nogę. No i tam próba włączenia w to Krzyśka i Majora. Meksykanie zbierał pieniążki dla jej. Zbieram nadal do tej pory. I nadal zbieram i chcę powiedzieć, że to jest... Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? To jest prawda, szanowny państwo, kochani moi. Dlaczego, panie Krzysztofie? Miał pan kontakt z tą dziewczyną? Miałem kontakt, sam rozmawiałem z panią Iloną. Nazwiska nie wymieniam, dlatego że i adres jest w mojej wiadomości. I powiem tak. Szanowni państwo, kochani moi. Mam do niej telefon tutaj. I tu zapisany w zeszycie. Tylko nie chcę pokazać, dlatego że to jest do mojej wiadomości. Zadzwoniłem. Dzisiaj od razu wykonałem telefon. A ona pochodzi z Bydgoszczy miejscowości. Tylko to powiem. A Bydgoszcz to miasto duże i zadzwoniłem do MOPR-u, do Bydgoszczy i od razu wydałem rozkaz, takie polecenie z mego ramienia, żeby pojechali do tej osoby, do tej pani Ilony i żeby wzięli rozmiar tam co trzeba, żeby z tą protezą zrobili i żeby zaczęli robić dla jej normalną protezę, żeby ta kobieta, co my mówimy o imieniu, żeby mogłaby wyjść do sklepu sobie. Oczywiście potwierdzamy, że pan rozmawiał z nią dzisiaj. Tak, tak, rozmawiałem dzisiaj. Ja rozmawiałem z tą cudowną osobą, bardzo miła osoba. Płakała czy nie? Płakała. Czy płakała czy nie? Że dzisiaj jest dzień zakochanych. Życzenia. No składamy życzenia, trzech. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.